Witam Państwa w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej imienia Janusza Kurtyki. Na pierwszym spotkaniu z cyklu Warszawa, jakiej nie znacie. Ja się nazywam Marek Teller, moim gościem jest pan Piotr Kitrasiewicz, a tematem naszego spotkania jest filmowy świat przedwojennej Warszawy. Tutaj spotykamy się właśnie z autorem książki Filmowcy przedwojennej Warszawy, znawcy tematów filmowych, reżyserskich. I właśnie chciałem zapytać najpierw, jak to się wszystko zaczęło w tym naszym polskim filmowym świecie, bo rzeczywiście pierwsze filmy polskie właściwie powstały, można powiedzieć, rok przed twórczością braci Lumière, bo chociażby Kazimierz Pruszyński już w 1894 wynalazł pleograf, a bracia Lumière jednak rok później dopiero ten pierwszy swój seans mieli filmowy. Kazimierz Pruszyński tworzył filmy krótkometrażowe. Oczywiście były to filmy jeszcze nie takiej jakości, jaką no chociażby mieliśmy w latach 20., bo to były takie pierwsze próby. I właśnie kiedy możemy zacząć mówić o takiej kinematografii już z prawdziwego zdarzenia? Czy to było powstanie Sfinksa, czyli właśnie tej pierwszej wielkiej wytwórni? Czy może jest taki inny moment, gdzieś tam właśnie graniczny, kiedy mówimy o pierwszych filmach z prawdziwego zdarzenia i pierwszych gwiazdach też z prawdziwego zdarzenia? Niewiele brakowało, a kinematografia polska przeszłaby do historii właśnie za sprawą Kazimierza Pruszyńskiego, bo gdyby wtedy, w 1894 roku, on nakręcił jakiś film kilkunastosekundowy chociażby i publicznie go zaprezentował, czy na ziemiach polskich, czy w Paryżu, czy w Berlinie, no lepiej właśnie w zachodnim świecie, to prawdopodobnie zostałby uznany za wynalazcę kinematografu. Czasu miał dosyć, gdyż bracia August i Ludwik Lumière zaprezentowali swój film Wyjście robotnic z fabryki w Lyonie w 1895 roku, ale dopiero pod koniec grudnia. Więc Pruszyński miał rok 94 i zdecydowaną większość roku 95. No niestety tak się nie stało. To Lumière, że tak powiem, osiągnęli tę palmę pierwszeństwa i przeszli do historii. Tym niemniej w światowych historiach sztuki filmowej Pruszyński jest wymieniany. On w zasadzie nakręcił tylko dwa filmy fabularyzowane z fabułą jako taką, trwające zaledwie 2 minuty. I dzięki tym filmikom możemy uznać go za twórcę polskiego filmu fabularnego. Oba filmy powstały w 1902 roku i miały charakter komediowy. Najwyraźniej wzorowane były właśnie na filmach braci Lumière, takich jak Polany Ogrodnik czy Georgesa Méliès'a, który kręcił już dłuższe filmy oparte na fabule. Były to filmy Powrót Birbanta i Przygoda dorożkarza. W obu tych filmach wystąpili ci sami aktorzy, bo składały się one z obsady dwuosobowej. Byli to Kazimierz Junosza Stępowski, który aż do wybuchu wojny występował w polskich filmach i z czasem stał się gwiazdą pierwszej wielkości. No w zasadzie w tych filmach też już był gwiazdą, bo odtwórcą jednej z dwóch głównych ról. A drugim był Władysław Neubelt, mało znany aktor, który wprawdzie występował potem w filmach, ale w rolach epizodycznych. Też przepraszam, myślę, że warto dodać, że Kazimierz Junosza Stępowski też w teatrze występował jeszcze w czasie okupacji, więc właściwie do końca, nie tylko do wybuchu wojny, ale i w czasie wojny jeszcze aktywnie aktorsko. Tak, aktywnie aktorsko, aczkolwiek w czasie okupacji już nie występował w filmach. Dostał propozycję od Igo Syma, którego pan doskonale zna jako autor monografii właśnie o tym aktorze, propozycję wystąpienia w filmie austriackim, ale
hitlerowskim. No Austria była już wtedy częścią III Rzeszy. W filmie Heimkehr, czyli Powrót do ojczyzny, w filmie Zajadle antypolskim. I pomimo pewnych sugestii ze strony Syma, zawierających groźby, co to będzie, jeżeli Junosza Stępowski nie zgodzi się na udział w tym filmie, on zdecydowanie odmówił i być może właśnie postąpił bardzo dobrze, gdyż byłaby to jego ostatnia rola filmowa, zdecydowanie haniebna. Tymczasem w przygodzie dorożkarza czy w powrocie Birbanta rozpoczął współpracę z polskim filmem już u jego zarodków. Ja powiem może gwoli takiej ciekawostki, że fabuła obu tych filmów była tak prościutka, polegająca na tym, no w powrocie Birbanta po prostu dorożka podjeżdżała pod kamienicę i próbował z niej wysiąść pasażer elegancko ubrany, właśnie Junosza Stępowski, wracający z tak zwanej nocnej bibki. I okazało się, że nie może utrzymać się na nogach, więc dorożkarz schodził z kozła i pomagał mu dojść do bramy kamienicy. No i to była po prostu cała ta fabuła. Z kolei w przygodzie dorożkarza mamy do czynienia z zamianą konia na osła. Dorożkarz śpi, niesforni uczniowie, chłopcy podmieniają mu konia na osiołka i pasażer wsiada, właśnie Junosza Stępowski, prosi o zawiezienie gdzieś tam. Dorożkarz oczywiście zbudzony próbuje batem pogonić konia i nagle podskakuje przerażony, bo się okazuje, że tam jest osioł. No taka fabułka bardzo prościutka, ale właśnie korespondująca z tymi pierwszymi filmami, które powstawały we Francji. I w zasadzie na tym skończyła się fabularna przygoda z filmem Kazimierza Pruszyńskiego. W sumie nakręcił 4 minuty, dwa filmy po 2 minuty. No i to wystarczyło, żeby przejść do historii jako pionier polskiego filmu fabularnego. Czyli można powiedzieć, że komedia była jednak starsza niż dramaty, melodramaty, jeśli chodzi o gatunek, bo zaczęliśmy właśnie od birbantek, tak zwanych właśnie Powrót Birbanta, od takich rzeczy komedyjek, żarcików, można powiedzieć, krótkich, takich filmowych. No ale potem oczywiście był Sfinks, który jakby zmienił zupełnie, myślę, oblicze polskiego kina. Pojawiły się pierwsze gwiazdy, jak chociażby Pola Negri, która zaczynała karierę, Mia Mara, która stała się potem Lią Marą, gwiazdą niemieckiego kina. I właśnie chciałem się zapytać tutaj już o ten czas, wchodząc już w te czasy właściwie tak płynnie II Rzeczypospolitej, dwudziestolecia międzywojennego, jakby jakie gwiazdy wtedy właśnie wschodziły, jakie zaczynały swoją karierę, jak je promowano, jacy reżyserzy też zaczynali jakby wprowadzać, bo tutaj wiemy chociażby o Aleksandrze Hercu, który tutaj zaczynał właśnie wprowadzać tę Polskę w świat takiej już prawdziwej kinematografii. Ale oczywiście było tych osób więcej, tych artystów też było więcej. Aleksander Hertz najpierw był właścicielem kina Sphinx, w którym wyświetlał filmy sprowadzane z Zachodu, nie tylko z Francji, ale z Niemiec i z Danii również. I właśnie potem, jak założył wytwórnię filmową o tej samej nazwie, postanowił na wzór międzynarodowej gwiazdy, którą była wówczas Dunka, Asta Nielsen, wykreować polskie gwiazdy, polskie aktorki filmowe, które miałyby wiodącą rolę w gatunku melodramatycznym. Asta Nielsen właśnie występowała w melodramatach, występowała w romansach, które z reguły kończyły się źle, kończyły się łzawo, przez to pobudzały widzów do wzruszeń. No i widzowie chętnie chodzili na te filmy właśnie, żeby się oderwać od rzeczywistości. Podobnie było z komediami, jak zauważył pan wcześniej. Krzepiące jest może tak troszeczkę to, że te komedie wyprzedziły jednak melodramaty, czyli ludzie może w naturze mają pewien optymizm, że
potrzebują jednak bardziej śmiechu niż łez. No ale przyszedł czas też na te łzy, bo ludzie, jak się okazuje, właśnie gustowali w melodramatach i lubili się wzruszać przed ekranem. Aleksander Hertz wylansował właśnie Pole Negri, która stała się pierwszą polską gwiazdą filmową, taki najbardziej znany film wyreżyserowany przez Herca. To Bestia na Zachodzie wyświetlany był jako The Polish Dancer, czyli polska ta tancerka. Było więcej filmów pod egidą Sfinksa z Polą Negri, ale nie wszystkie reżyserował sam Hertz, aczkolwiek on produkował wszystkie. Wylansował Pole Negri, potem pewnie pluł sobie w brodę, ponieważ Pola Negri go opuściła w pewnej chwili. Trafiła jej się możliwość przez jednego, no miała wielu przyjaciół i znajomych i adoratorów. Jeden z nich załatwił jej angaż do Berlina, do wytwórni berlińskiej. Oczywiście ona się ucieszyła bardzo, ponieważ no Berlin, Niemcy to było okno filmowe na świat. Okazało się jednak, że Hertz nie chce jej puścić, ponieważ była związana z nim kontraktem. Więc ona, mając do wyboru bycie no, tą gwiazdą jednak na ziemiach polskich, a spróbowania kariery w wielkim świecie Europy Zachodniej, zdecydowała się jednak na to drugie rozwiązanie. No i zerwała ten kontrakt, przez co on podał ją do sądu, no i procesowali się przez jakiś czas. Tym niemniej krok ten ze strony naszej aktorki i rodaczki był opłacalny, ponieważ występując w niemieckich filmach takich jak Sumurun czy Madame Di Barry, czy Mania, film, który dopiero odnaleziony został kilka lat temu, zdobyła światową sławę i podpisała kontrakt z Paramountem, z wytwórnią, z jedną z czołowych hollywoodzkich wytwórni. No i wyjechała za ocean, gdzie została również gwiazdą pierwszej wielkości do wynalezienia dźwięku, bo okazało się, że już nie sprawdziła się w mówionym filmie amerykańskim. Mówiła wprawdzie dobrze po angielsku, ale z akcentem chropawym. Ona miała taki w ogóle niski głos, pasujący dobrze do języka niemieckiego, natomiast nie podobał się ten głos publiczności amerykańskiej, więc musiała wrócić do Europy, gdzie występowała przez jakiś czas z powodzeniem ponownie w niemieckich filmach. Też warto wspomnieć, że Pola Negri była taką, można powiedzieć, co prawda pojęcia wtedy nie było celebryci, ale jednak była taką już rzeczywiście polską gwiazdą, o której pisały największe magazyny światowe, no bo była gwiazdą Hollywood. Amerykańskie śledzono też jej życie prywatne bardzo mocno, bo chociażby romans z Rudolfem Valentino, czy byli zaręczeni, czy nie byli zaręczeni. Też jeszcze myślę warto dodać, że w tym filmie Bestia właśnie grała też Mia Mara, czyli druga tancerka, bo tam były dwie. I ta właśnie Mia Mara, potem jako Lia Mara, była gwiazdą kina niemieckiego i właściwie one obie jakby doszły razem do tego etapu niemieckiego, po czym właśnie Pola jednak poszła dalej o krok, bo trafiła do Hollywood, no a Lia Mara potem w czasie już filmu dźwiękowego popadła w zapomnienie, no a jednak Pola Negri jeszcze trochę tę karierę, no kolokwialnie mówiąc, ciągnęła do roku właściwie chyba 43, no, po czym wróciła jeszcze w latach 60. do filmu Moonspinners w Ameryce i tym właściwie zakończyła takim wielkim akcentem tę swoją filmową karierę, no ale wróćmy na te ziemie polskie, bo tutaj już ruszyliśmy do Ameryki. Chciałem zapytać właśnie jeszcze o jedną gwiazdę, która się wtedy rodziła, no bo przecież rodziła się Jadwiga Smosarska, która była właściwie ikoną kina, już w tym 19 chyba roku zaczęła, a w latach pod koniec 30. lat kończyła tę swoją działalność. No właśnie też można powiedzieć właśnie o niej słów kilka, że tutaj też była i była dosyć intensywnie też promowana. Tak, ona była w zasadzie taką następczynią Poli Negri, bo kiedy Negri robiła karierę filmową w Niemczech, Jadwiga Smosarska zgłosiła się do biura wytwórni Film, żeby się spotkać z Aleksandrem Hercem. No wcześniej zwróciła się do niego telefonicznie lub listownie, otrzymała zaproszenie na spotkanie na godzinę określoną. No i się okazało, że Herc ją zlekceważył, bo siedziała w sekretariacie przez godzinę i Herc
się nie zjawiał, bo był zbyt zajęty. Lekceważąco odniósł się do jakiejś tam kandydatki na gwiazdkę. No i ona już wstała, żeby wyjść, gdy Hertz wszedł i zaprosił ją do gabinetu. Wówczas ona go zwymyślała, no oczywiście zwymyślała nie używając jakichś tam wulgarnych słów, ale dała mu podniesionym głosem do zrozumienia, że bardzo jej się nie podoba sposób, w jaki on traktuje kobiety. No i wyszła oburzona i niewiele brakowało, a na tym by się skończyło i nie zostałaby nigdy gwiazdą, a być może nawet nie zostałaby aktorką. Ale Hertz widocznie wystarczył rzut oka na jej twarz, że uznał, że będzie to materiał na aktorkę. Być może miał taki wzrok, że rozpoznał fotogeniczność w jej twarzy. No i skontaktował się z nią, prosząc o wybaczenie i zapraszając na kolejne spotkanie. No i rzeczywiście spotkanie takie nastąpiło. Zaprosił ją na zdjęcia próbne. Ona oczywiście dała się przebłagać bez większych trudności, no bo to była jednak dla niej szansa na karierę. No i rzeczywiście ta kariera została wcielona w życie, bo została już gwiazdą niemego kina. Występowała w filmach wytwórni Sphinx niemych, takich jak Strzał czy Tajemnica przystanku tramwajowego, czy ukoronowaniem tej jej niemej kariery była rola, tytułowa rola Stefci Rudeckiej w Trędowatej, według powieści Heleny Mniszkówny w reżyserii Edwarda Puchalskiego. No a potem nastała era kina mówionego, kina dźwiękowego, który trafił no, z pewną, powiedzmy, z poślizgiem na ziemię polskie z przyczyn technicznych i dopiero z pierwszymi dźwiękowymi filmami w Polsce mamy do czynienia, no powiedzmy, od roku 1932. No wcześniej powstał film Na Sybir Henryka Szaro, zrealizowany w konwencji niemej, ale film został udźwiękowiony i wprowadzony ponownie na ekrany dopiero w 1937 roku, no ale no powiedzmy taki półdźwiękowy, półniemy film. W zasadzie napisy na tablicach były tam przez cały czas, nawet w tej udźwiękowionej wersji, natomiast to udźwiękowienie polegało na efektach akustycznych, no takich jak stukot kół, czy strzały i tak dalej. Też moralność pani Dulskiej. Czy moralność oczywiście pani Dulskiej podobny, tak jest. Tak jest. No, jeśli chodzi o Smosarską, to przejście do kina dźwiękowego nie było dla niej przeszkodą, ponieważ jej głos był miękki i przyjemny i bardzo dobrze się sprawdziła właśnie. Odniosła jeszcze, była gwiazdą, wciąż była gwiazdą, nawet może jeszcze większą niż w niemym kinie. No tutaj najsłynniejsze jej filmy z lat 30. to Czy Lucyna to dziewczyna, prokurator Alicja Horn, no cała Skłamałam, czy Barbara Radziwiłłówna Józefa Lejtesa, film kostiumowy. W ogóle Smosarska była dobrą aktorką, występowała również w teatrze. Grała w sposób w miarę naturalny, no może nie widać tego tak bardzo w tych kostiumowych melodramatach, takich jak właśnie wspomniana Barbara Radziwiłłówna czy księżna Łowicka, bo no tam jakby ten kostium narzucał w pewnym stopniu taką egzaltację. No ale na przykład prokurator Alicji Horn jest naturalna bardzo i gra zupełnie współcześnie, tak jak aktorki w zachodnim kinie. Też myślę, że warto dodać chociażby fakt, że w filmie Barbara Radziwiłłówna jej partnerował Witold Zacharewicz, od niej bodajże 16 lat młodszy, a tej różnicy wieku właściwie nie widać, bo jednak Jadwiga Smosarska właściwie do końca tej swojej kariery przedwojennej grała młode kobiety, grała kobiety piękne, nie zmieniała się właściwie. No można powiedzieć, że cały czas zachowywała tę swoją świeżość, dziewczęcość, więc myślę, że to też warto jakby wspomnieć o tym, że ona jednak tę karierę umiała przez te 20 lat budować, bo też cały czas była gdzieś tam na topie, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. No i miała oczywiście dobrych charakteryzatorów czy charakteryzatorki. Postąpiono z nią zresztą przy Trędowatej, tej pierwszej, tej niemej, postąpiono właściwie z nią. Tam grał jej ojca Józef Węgrzyn, który w zasadzie był jej równolatkiem. I tam odwrotnie, tam
postarzono go, także no powiedzmy od biedy przypominał jego ojca, ale to był moim zdaniem zdecydowany błąd obsadowy, no ponieważ Węgrzyn potem w latach kina dźwiękowego z powodzeniem występował w kinie polskim, zagrał chociażby Waleriana Łukasińskiego w Ciężnej Łowickiej, w domyśle kochanka tytułowej bohaterki, co było niezgodne z prawdą historyczną. No ale właśnie jak mówimy o tym, że odmładzano Smosarską skutecznie, to z kolei innych aktorów postarzano i też to było wiarygodne w jakimś tam Słyszałem stopniu. Słyszałem chyba w jednym z filmów, chyba w Halce, grał Konstanty Meglicki i Zorika Szymańska, dziadka z wnuczką, a byli prywatnie małżeństwem, więc tutaj różne można było manewry stosować i faktycznie gdzieś tam ta charakteryzacja też, to jest ciekawe, że już wtedy wypadała całkiem wiarygodnie. No, na przykład wspomniany wcześniej Junosza Stępowski bardzo często był charakteryzowany, też Bodo w jednym z filmów był na takiego czarnego charaktera, na taki czarny charakter ucharakteryzowany, nomen omen. No to się nazywa właśnie magią kina, tym czarem obiektywu filmowego, że oglądamy różne osoby, a potem jak na ulicy je spotykamy, to jesteśmy rozczarowani i zaskoczeni, że to jest ten aktor lub aktorka. No tak, też trzeba pamiętać, że dużo wtedy, szczególnie właśnie w tym kinie, w tych początkach, w tym kinie niemym, używano makijażu i w stosunku do mężczyzn malowano ich, szminkowano, jak to wtedy mówiono. Jak chyba kiedyś czytałem właśnie w jednej książce, to dosłownie prawie, no może nie tonę, ale bardzo dużo różnych rodzajów tego makijażu, tych szminek było stosowanych, że właściwie ci ludzie wyglądali zupełnie inaczej. No wiadomo, to potem widziano na ulicy właściwie inną niekiedy osobę, więc też, no jeszcze chciałem tutaj... A propos tej charakteryzacji, ja może dodam jeszcze, jak pan wspomniał właśnie o Bodo, że na czarny charakter, to może jeszcze bardziej był ucharakteryzowany w filmie Głos Pustyni Michała Waszyńskiego. Waszyński, Bodo i Adam Brodzisz założyli taką efemerydyczną raczej wytwórnię WAB, tak jest. I wyjechali do Algieru, żeby nakręcić tam plenerowe zdjęcia do filmu Głos Pustyni według scenariusza Antoniego Ferdynanda Ostendowskiego. Miał to być pierwszy polski film egzotyczny na wzór tych filmów właśnie amerykańskich. I miał, zdaniem Waszyńskiego, rozsławić kinematografię polską w Europie, ponieważ Waszyński, którego tutaj w książce określam mianem rzemieślnika, bo kręcił dużo i niechlujnie, na początku był reżyserem ambitnym. No i pojechali właśnie do Algieru, gdzie nakręcili to, co trzeba. Eugeniusz Bodo grał tam szejka. Miał czarną brodę i wąsy i przyciemnioną skórę. No i wypowiadał takie slogany typu śmierć giaurom już w pierwszej scenie, w której się pojawiał. No i potem jak wyświetlono ten film w Polsce i miał on być sukcesem, miał on przynieść wielkie pieniądze, no to się okazało, że jak widzowie zobaczyli Bodo ucharakteryzowanego na szejka, patetycznie wypowiadającego owe takie właśnie slogany proislamskie, to po prostu wybuchali śmiechem. No i film uznany został za kiczy, poniósł klapę. Był zresztą wyświetlany również w Stanach Zjednoczonych, w kinach polonijnych i nie tylko, bo również w Nowym Jorku w kinie normalnie dla Amerykanów, no ale szybko zszedł z ekranu. Ukazała się recenzja nawet w jednym z czasopism amerykańskich, wyrzucająca twórcom, że jeśli już wyświetlamy u nas polski film, to chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś o folklorze polskim, o zwyczajach polskich, a nie, że tu Polacy serwują nam jakiś egzotyczny kicz ze scenerią w piaskach pustyni właśnie. Od tego jesteśmy my, żeby robić to. Ja tutaj może stanę trochę w obronie tego filmu, bo akurat mi się o tyle podoba, że jednak po 90 latach, jak się na niego patrzy, też się patrzy inaczej. Ja na przykład znając już, wiadomo, historię kina, wiedząc, jaki to jest etap tworzenia filmów, to jednak widzieć te sceny chociażby batalistyczne, jakie tam są, albo w ogóle fakt, że
pozwolono sobie na kino takie plenerowe i to w Algierii w 1932 roku, co było wielką ekspedycją, wielkim wyjazdem, to jednak robiło wrażenie. Zresztą w ogóle a propos Waszyńskiego myślę, że warto wspomnieć, że to był właśnie taki reżyser, który myślę robił wrażenie, mimo to, że był z jednej strony takim trochę masowym twórcą, no bo potrafił chyba 7 czy nawet 9 filmów rocznie zrealizować, ale z drugiej strony ściągnął jednak gwiazdy, chociażby Betty Amann, która przyjechała do Niebezpiecznego romansu w 1930 roku. Też miał ten film z czeską, taką czechosłowacką chyba wtedy, czy z Czechami w każdym razie, produkował film 12 czy 13, 13 chyba, czy 12 krzeseł. 12 krzeseł. 12 krzeseł. Więc tutaj rzeczywiście miał tych filmów trochę takich międzynarodowych i też chyba lubił, zresztą sam się chwalił, że chyba z Murnauem współpracował jakoby, no bo kreował też swój wizerunek. Tak, istotnie. On się chwalił, że to już po wojnie, kiedy on kreował ten wizerunek, będąc na Zachodzie, a konkretnie we Włoszech, no Murnau, czyli Wilhelm Friedrich Murnau, wybitny reżyser niemieckiego ekspresjonizmu, on wtedy już nie żył, bo zmarł na początku lat 30., więc nie mógł zaprzeczyć. Ja powiem jeszcze tylko tyle a propos filmu Głos Pustyni, że Waszyński i spółka wykosztowali się na ten wyjazd do Algieru, jak gdy wsiadali do pociągu na warszawskim dworcu głównym, bo wtedy właśnie tym centralnym takim dworcem był dworzec główny, mieszczący się mniej więcej w okolicach czy przy obecnym rondzie Dmowskiego, to powiedział wtedy z humorem do współpracowników: jedziemy do Algieru, żeby w piaskach pustyni nakręcić ten film, a jak wrócimy i wyświetlimy, to i tak napiszą, że kręciliśmy pod Piasecznem. No. Tak. Natomiast a propos tych koprodukcji, to istotnie film 12 krzeseł, był to film, była to w ogóle pierwsza w świecie ekranizacja znanej powieści satyrycznej Ilfy i Pietrowa, pisarzy tworzących w Związku Radzieckim. To była jedna z książek, jeden z utworów literackich napisanych w latach 20. w ZSRR, który zdobył światową sławę i doczekał się ekranizacji na całym świecie. U nas właśnie w koprodukcji z Czechami nakręciliśmy pierwszą ekranizację, dowolną zresztą bardzo, dowolną, odchodzącą znacznie od pierwowzoru. I Waszyński był współreżyserem, drugim reżyserem był Martin Fritsch, reżyser czeski. Natomiast w roli głównej ze strony polskiej występował Adolf Dymsza, ze strony czeskiej Vlasta Burian, znany czeski aktor. I ciekawostką tego filmu było to, że Burian mówił po czesku, Dymsza mówił po polsku i w zasadzie widzowie rozumieli te dialogi, nie trzeba było stosować napisów. I to było też takie krzepiące, że obie strony rozumiały się bez uciekania się do tłumaczenia. Te dialogi nieporozumienia, ponieważ bohater grany przez Dymszę nie rozumiał języka czeskiego, a bohater grany przez Burjana nie rozumiał języka polskiego, były takie zabawne lapsusy i nieporozumienia językowe, które podnosiły tylko walor komizmu zawartego w tym filmie. Tak, też warto wspomnieć, myślę, bo tutaj mówimy z jednej strony, że tak jak już wspomnieliśmy, że Waszyński tworzył takie dzieła mocno komercyjne pod widza, ale z drugiej strony był jeszcze ten drugi Waszyński, można powiedzieć, bo twórca Dybuka, jednego z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszego filmu kinematografii jidysz z lat 30., z czasów przedwojennych. Więc można powiedzieć, że on był takim twórcą trochę z jednej strony wybitnym, a z drugiej potrafiącym się dostosować, myślę, że do zapotrzebowania widza, który no, nie każdy miał też ten gust wyrafinowany, nie oszukujmy się. No tak, Dybuk to rzeczywiście to nietypowy film w jego twórczości, zrealizowany w języku jidysz. Wyświetlany był również w przedwojennej Warszawie z napisami polskimi i w zasadzie on powędrował w świat, wyświetlany był w Stanach Zjednoczonych, zyskał tam sobie uznanie ze strony tamtejszych środowisk żydowskich, co nie przeszkodziło, że recenzja w New York Timesie była negatywna.
Również negatywna była wcześniej recenzja w Polskich Wiadomościach Literackich, mówiąc zresztą nie bez racji o dusznej atmosferze, bo rzeczywiście atmosfera była duszna tego filmu i taka klaustrofobiczna. Tym niemniej film został doceniony przez historię kina. Waszyński zastosował w nim więcej rozwiązań artystycznych niż w tych filmach, które powiedzmy kręcił dla polskiego widza szybko, byle prędzej. Tutaj się przyłożył do Dybuka, powstało rzeczywiście interesujące dzieło filmowe, nietypowe dla twórczości Michała Waszyńskiego. Zresztą on nie był brany pod uwagę przez producenta Józefa Greena jako reżyser. Green chciał sprowadzić jednego z niemieckich twórców, no ale że wtedy w Niemczech był już hitleryzm. On myślał o Georgu Wilhelmie Pabście, który był wtedy na emigracji, no ale nie doszło do nawiązania tej współpracy. Zresztą powstały też inne, jeżeli już mówimy o przedwojennym polskim kinie, to warto wspomnieć również o innych filmach zrealizowanych w jidysz przez żydowskich producentów i z żydowską obsadą. Błazen Purymowy, czy List do matki, czy Judeł gra na skrzypcach. W tym Błaźnie Purymowym czy w Judeł gra na skrzypcach było dwóch reżyserów, Józef Green i Jan Nowina-Przybylski. Jan Nowina-Przybylski był jednym z najwybitniejszych twórców przedwojennego kina, był Polakiem i dlatego właśnie paradoksalnie Józef Green chciał koniecznie, żeby on się znalazł wśród twórców tego kina, tych filmów. Chciał, żeby też był Polak, nie tylko żeby twórcami byli aktorzy czy operatorzy, czy reżyserzy żydowscy, ale również chciał, żeby Polak tam wystąpił jako twórca, współtwórca. Być może z tego względu, że był okres, że Nowina-Przybylski, który nakręcił głośny film Ham według powieści Elizy Orzeszkowej, film sprzedany do 13 krajów, co było ewenementem eksportowym. Przybłędę oczywiście też sprzedany do wielu krajów, bodajże do 6 lub 7. Uchodził przez jakiś czas za najwybitniejszego twórcę kina przedwojennego. No niestety on wcześniej zmarł, nie doczekał 40. Była to nagła śmierć, nie do końca jest wyjaśniona, czy był to zawał, czy coś innego. No w każdym razie w pogrzebie wzięło udział całe środowisko filmowej Warszawy. Tam w prasie chyba pisano anewryzm serca, to się wtedy... Anewryzm tak, serca, tak, więc jednak właśnie był to zawał. Tak by to wynikało. No młody twórca, który zabłysnął kilkoma filmami, gdyby żył dłużej, być może byłby konkurentem Józefa Leitesa, który właśnie był najwybitniejszym, potem po śmierci Nowiny-Przybylskiego, najwybitniejszym twórcą polskiego kina. Też a propos tego przenikania właśnie tej twórczości żydowskiej z polską, katolicką, to też warto wspomnieć o tym, że Leites zrealizował film religijny, z tego co wiem, katolicki, że nawet go ukryto gdzieś tam wśród reżyserów. Nie wiem, czy to bodajże był Pod twoją obronę? Tak, to tutaj właśnie, że to było współtwórcą był, ale prasa jednak chciała jego trochę zataić, bo to było niewygodne. To znaczy tak, to była sprawa troszeczkę bardziej skomplikowana. Film kręcił, głównym jakby reżyserem był Edward Puchalski, reżyser, jeden z pionierów kina polskiego, który pracował jeszcze w okresie istnienia w wytwórni Sphinx. Puchalski w 1913 roku postanowił sfilmować trylogię Sienkiewicza. Zamiar niesamowicie ambitny, który spełzł na panewce, zaczął od potopu, no i skończyło się na kilku scenach ukazujących obronę Częstochowy przed Szwedami. Ale materiał, projektem zainteresowała się wytwórnia moskiewska. No to był jeszcze okres zaborów.
to, co było w tym dobre, no to to, że istniała współpraca między filmowcami polskimi i rosyjskimi, no a jednak wytwórnie moskiewskie, no to też było jakieś tam okno na świat. No na przykład nasz aktor komediowy Antoni Fertner z powodzeniem występował w komediach rosyjskich jako Antosza i cieszył się powodzeniem. Lubili rosyjscy widzowie przychodzić na komedię z jego udziałem. Natomiast jeśli chodzi właśnie o projekt Puchalskiego, to projekt ten przechwycili Rosjanie i nakręcili, o czym mało kto wie, pierwszą na świecie ekranizację Potopu Sienkiewicza i to z gwiazdorem, z amantem ówczesnego kina rosyjskiego, Iwanem Mozżuchinem w roli Kmicica. Film ten chyba jest zaginiony, bo nie udało mi się go znaleźć, a wielka szkoda, bo ciekaw jestem, jak Mozżuchin grał Kmicica. Wracając do Puchalskiego, on miał opinię reżysera katolickiego, narodowego i dlatego właśnie zaproponowano mu realizację filmu Pod Twoją obronę. Film ten to była intryga sensacyjna, wtopiona w religijny klimat. Finał był taki, że modląca się o cud bohaterka modli się na Jasnej Górze. Jesteśmy świadkiem podniesienia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, egzaltacji tłumu, no i następuje cud właśnie, wymodlony przez nią cud. Film miał nakręcić Puchalski, po części finansowany był przez Kościół, ale zdecydowano się również na zaangażowanie Leitesa jako tego reżysera najzdolniejszego wtedy w ówczesnej Polsce. Puchalski był jednak zbyt statyczny. Jego film, ostatni film, Ksiądz Kordecki, Obrońca Częstochowy, nawiązywał do tych scen, które zrealizował w pierwszym swoim filmie właśnie w Potopie, a la Potopie. I film ten, gdy wszedł na ekrany właśnie Ksiądz Kordecki, Obrońca Częstochowy, no po części był to film dźwiękowy, po części był niemy. No i był statyczny bardzo Puchalski. Istniała obawa, że Puchalski zepsuje troszeczkę ten temat. To znaczy zepsuje w tym sensie, że nie będzie to film na miarę czasów, no, że nie będzie to film wystarczająco dynamiczny, można Czyli tak Leites powiedzieć. Miał ożywić tutaj miał właśnie. Ożywić. Zresztą on był specjalistą od takich filmów, jeszcze może tak dodam, na marginesie właśnie typu Dzikie Pola, czy właśnie filmy takie, które rozgrywały się gdzieś właśnie tutaj w plenerach, takie dosyć dynamiczne, właśnie tutaj warto wspomnieć, tak. Że... A to jeszcze później dodam jeszcze jedną rzecz, ale tutaj pozwolę dokończyć tutaj panu. Stosował dynamiczny montaż, aktywny ruch kamery, stosował i najazdy, i zbliżenia, i oddalenia. W zasadzie to, czego brakowało innym twórcom, Nowaszyńskiemu, bo on się spieszył, nie stosował nawet dubli. Leites oczywiście jak najbardziej daną scenę kazał powtarzać tak długo, aż zadowolony był z efektu. No i Leites właśnie nakręcił anonimowo taką sugestywną, bardzo i piękną scenę w klasztorze jasnogórskim, kiedy ludzie się modlą i następuje odsłonięcie obrazu dzięki ruchom kamery, zbliżeniom obiektywu. Efekt był tak wielki, że kiedy ludzie potem, widzowie, oglądali ten film w kinach, to niektórzy po prostu wstawali z krzeseł i klękali, bo wydawało im się, że są w kościele, że są w klasztorze jasnogórskim. Także udało mu się osiągnąć ten właśnie... Tę magię kina, można powiedzieć. Tę magię kina, wiarygodność bardzo dobrą, stuprocentową. Natomiast jego nazwisko nie było wymienione w czołówce, ponieważ jeden z biskupów nie zgodził się, Leites był Żydem, nie zgodził się, żeby katolickie przedsięwzięcie firmował Żyd. No Żydzi, producenci w zasadzie wszyscy, prawie wszyscy ówczesnych wytwórni byli Żydami. No i opinia była taka, że nastawieni są tylko na zarobek,
na pieniądze, więc władze kościelne obawiały się, że jeżeli Toleites będzie kręcił, że przedsięwzięcie będzie miało charakter czysto komercyjny. Okazało się, że w tym przypadku religijna wartość nie kłóciła się z komercjalizmem, gdyż ludzie przychodzili właśnie do kina, żeby obejrzeć głównie tę scenę właśnie w klasztorze jasnogórskim, nakręconą przez Leitesa. Też jeszcze, ja może dodam, że jeszcze jedna była taka sytuacja, kiedy Leites zrobił, powiedzmy, anonimowo film, ponieważ był taki film dosyć znany z Norą Ney, Córka generała Pankratowa. I tam jest cała historia taka, że reżyserem tego filmu oficjalnie był Mieczysław Znamierowski, ale tak naprawdę zrobił go w dużej mierze Józef Leites, a Znamierowski był takim jakby asystentem, ale żeby właśnie wylansować Znamierowskiego na nowego reżysera, no to jakby podłożono jego nazwisko jako główne właśnie, a Leites gdzieś tam po cichu ten film prawie że w całości zrobił. Potem zresztą to się opłaciło o tyle, że znaczy opłaciło, nie opłaciło, bo jakby Znamierowski nie został co prawda wielkim reżyserem, bo tylko na tym jednym filmie właściwie skończył jako reżyser, ale później przynajmniej się tak chwalił w wywiadach w latach 70. jako Michael Gaston trafił do Ameryki i tam był jednym z montażystów, podobno Przeminęło z wiatrem. Co prawda nigdzie tam nie figuruje, może też gdzieś tam tym razem on anonimowo robił, ale tak się chwalił przynajmniej na łamach prasy, zresztą odwiedził Polskę właśnie w latach 70. i mówił, że gdzieś tam w tym studio jako ten montażysta gdzieś tam jeden z wielu coś tam robił przy tym filmie. W każdym razie, jak wiemy, Przeminęło z wiatrem, no to jeden taki chyba z najbardziej światowych, znanych, przedwojennych filmów, amerykański oczywiście, klasyk. No, ale który to film zrealizowany został w 1939 roku. Tak. I premierę miał światową, miał w Nowym Jorku, potem w Los Angeles właśnie. Polscy widzowie nie mieli warunków nawet, żeby się z nim chyba zapoznać. Tak. Tym niemniej na premierze Clark Gable wygłosił przemówienie takie krótkie, witając widzów w tej złej dobie wojny i wspomniał tutaj właśnie o Polsce napadniętej przez Niemcy, że no, zachęca oczywiście do obejrzenia wymarzonego filmu opartego na ukochanej powieści Margaret Mitchell. Szkoda, że jest to właśnie taki okres, taki zły okres. No, film oczywiście pokazywany był również w wojennej Anglii i oglądał go sam generał Sikorski, tak. Tak, gdzieś tam na pewno nie jeden Polak, no chociażby właśnie w tych emigracyjnych warunkach miał okazję poznać, no i my widzowie znamy z telewizji, chociażby co jakiś czas nadal jest pokazywany, zresztą pięknie w kolorze i tutaj rzeczywiście jest to piękny obraz, no ale wróćmy na te nasze polskie podwórko. Chciałem tutaj zapytać też jeszcze o tę tematykę, bo rzeczywiście mamy z jednej strony te filmy katolickie, religijne, w pewnym sensie misyjne też w niektóre, mieliśmy też wojenne, pokazujące chociażby nawet już w 21 roku, z tego co wiem, był film o Cudzie nad Wisłą. Tak. Więc tutaj rzeczywiście te filmy były i batalistyczne, i historyczne, wspomniana Barbara Radziwiłłówna. I właśnie jeśli chodzi o te społeczne, chciałem się zapytać, jakie tematy się przewijały, no bo tutaj też jakby ja sam gdzieś tam z własnej wiedzy wiem, że były nawet takie wątki typu narodziny nieślubnego dziecka, nie wiem, handel kobiet, no różne tematy, które no dosyć zaskakujące może nawet, że się wydaje, że przed wojną się o tym nie mówiło albo pokazywało się trochę inaczej, a tutaj jednak odważnie podejmowano pewne tematy. Ponieważ wspomniał pan o Cudzie nad Wisłą, ja zacznę może od tego, że no był to film poświęcony Bitwie Warszawskiej. Nakręcił go Ryszard Bolesławski, który wcześniej pracował jako reżyser teatralny w Moskwie i był uczniem samego wielkiego Konstantego Stanisławskiego. Nakręcił jeszcze w Polsce, bo potem z bolszewickiej Rosji udało mu się przedostać na ziemię polskie i przez kilka lat był właśnie w Warszawie. Nakręcił również kolejny film poświęcony wojnie z bolszewikami pod tytułem Bohaterstwo polskiego skauta. Potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez jakiś czas reżyserował spektakle na Broadwayu, potem znalazł się w Hollywood, no i zrobił tam karierę jako reżyser. Więc nie tylko Pola Negri, trzeba podkreślić. Nie tylko, tak? Oczywiście Pola Negri. On wcześniej zmarł w 1937 roku, również na zawał serca,
ale kręcił filmy i z Clarkiem Gablem, i z Marleną Dietrich. Jeden film, Malowana zasłona, był z udziałem Grety Garbo w roli głównej. Także zaistniał tam jako reżyser z tej pierwszej półki, można tak powiedzieć. No też szkoda, że przedwcześnie zmarł. Jeśli chodzi o tematykę polskich filmów przedwojennych, to już w niemym, znaczy nie w niemym, a w dźwiękowym kinie lat 30., no tematyka ta była w zasadzie no taka jak w filmach sprowadzanych do nas z innych krajów, z Zachodu, no więc były to melodramaty, bo te przynosiły największe sukcesy, były to łzawe melodramaty, no właśnie ekranizacja trendowatej, kolejna dźwiękowa, tym razem z Elżbietą Barszczewską w tytułowej roli, czy słynny Wrzos Juliusza Gardana, melodramat według powieści Mniszkówny, tak samo jak trendowata. Było mnóstwo komedii. Z Adolfem Dymszą wylansowano tutaj właśnie Dymszę jako aktora z kabaretu, czyli Adolf Dymsza i Eugeniusz Bodo grali już wcześniej w niemym kinie. No grali jak grali, to były role takie drugorzędne, ale najbardziej się sprawdzili właśnie w tym filmie dźwiękowym, ponieważ grając dużo w rewiach i w kabaretach potrafili przed kamerę wnieść ten naturalny ruch i naturalny sposób wygłaszania kwestii. I umieli akrobacje jakieś, akrobacje i takie żarciki również, tak, i śpiewy. No oczywiście, potrafili było tańczyć i zaśpiewać, także idealnie się sprawdzili właśnie w filmowym świecie, wnosząc tą naturalność i spontaniczność. No i zostali jakby dwoma głównymi komikami polskiego kina przedwojennego, Bodo i Dymsza. Razem kilka razy zaprezentowali się na ekranie w filmie Robert i Bertrand, z którego ocalały tylko niektóre fragmenty, no ale również w całości zachował się film Paweł i Gaweł, gdzie stworzyli fantastyczny duet śpiewający piosenki Ludwika Starskiego i Henryka Warsa. No taka słynna piosenka: w górze tyle gwiazd, w dożle tyle miast, ach śpi kochanie, jeśli tak, gwiazdkę tak z nieba chcesz, no to właśnie to piosenka z tego filmu. Był to wielki przebój, no i zrealizowany ze smakiem. Nakręcił ten film Mieczysław Krawicz, reżyser, który uchodził za lepszego od Waszyńskiego. Jego filmy, był tak zwanym reżyserem kulturalnym, podobnie jak Juliusz Gardan, to znaczy, że potrafił, mając nawet do czynienia z kiczowatą fabułą, potrafił za pomocą środków realizacyjnych, artystycznych wyłamać się w jakimś tam stopniu z tego kiczu. Gardan jeszcze bardziej niż Krawicz, ale potrafili jeden i drugi nakręcić kilka rzeczywiście interesujących i udanych komedii. Sportowiec i nie tylko mimowoli, chociażby. Tak jest, tak też jest. Te piosenki, które właściwie tutaj pan też wspomniał o tym ważnym aspekcie, który właściwie myślę, że unieśmiertelnił w pewien sposób to kino przedwojenne. To są te piosenki, które dzisiaj jeszcze znamy, nucimy, śpiewamy. No chociażby przecież to właśnie z filmów takich jak Szpieg w masce pochodzi piosenka, z filmu takiego właśnie Szpieg w masce piosenka najważniejsza, najbardziej znana, myślę, Miłości wszystko wybaczy Hanki Ordonówny. Też piosenki Bodo, które śpiewał, no, Piętro wyżej, Umówiłem się z nią na dziewiątą. No tutaj różne, myślę, że nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi z takim moją taką tezą, że chyba te komedie lepiej się starzeją niż te właśnie melodramaty, że jednak do nich chętniej wracamy. Zdecydowanie tak, chociażby przez sposób interpretacji tekstu. W melodramatach jednak chcąc nie chcąc aktorzy mówili w sposób jednak sztuczny, w mniejszym albo większym stopniu, chociaż reżyserzy tacy jak właśnie Gardan i Leites dbali bardzo, aby aktorzy mówili w naturalny sposób, realistyczny. Tym niemniej, no taka była wtedy moda, że ta
teatralizacja jednak wdzierała się do kina i to samo dotyczyło no, niektórych aktorów francuskich czy amerykańskich. W komedii była jednak większa spontaniczność i kiedy aktor wcielał się w rolę tak, że bawił się tą rolą, wychodziło to o wiele bardziej naturalnie niż w melodramacie. Tutaj myślę, że warto wspomnieć o takiej aktorce, która właśnie znakomicie się znalazła w melodramatach i ją skontrastować z inną aktorką. Stanisława Angelówna, która była takim późnym odkryciem, można powiedzieć, bo ona chyba w wieku 30 lat, no tak, ale to już wtedy dla aktorki to był już wiek taki dojrzały, powiedzmy, na początki kariery. Ona wystąpiła we Wrzosie i jeszcze w paru innych, chociażby O czym się nie mówi. Tak, tutaj, więc ona, a też warto wspomnieć, że miał, a i też z Iną Benitą zagrała w filmie Serce Matki, myślę, to też dosyć istotne. I tutaj jest ta właśnie anegdota słynna, kiedy to Stanisława Angelówna zaczęła się tak teatralnie zachowywać, pokazywać tę swoją ekspresję, płakać, gdzieś tam wyrażać ten swój żal, stratę, smutek i Ina Benita się zaczęła śmiać, bo dla niej to było, która z nią grała i która była specjalistką od komedii, gwiazdą Revue, zaczęła się śmiać i jakby doszło do konfliktu dwóch aktorek, trzeba było je uspokajać, bo po prostu nie mogła znieść tej teatralnej maniery. I to myślę pokazuje też, że jak bardzo mieliśmy z jednej strony zróżnicowane to środowisko aktorek, że mieliśmy aktorki, które umiały znakomicie się odnaleźć w komediach, a mieliśmy takie typowe gwiazdy dramatyczne, melodramatyczne właściwie, no właśnie tutaj ze Stanisławą Angelówną chociażby. W tym gronie. No, Angelówne recenzenci bardzo krytykowali. Była jeszcze druga taka aktorka, która mało grała w filmie, ale wystąpiła w jednej z głównych ról w filmie Gardana, Wyrok życia z 1934 roku, Irena Eichlerówna. Był to dramat według scenariusza Marii Morozowicz-Czepkowskiej. Udany dramat psychologiczny, w którym Eichlerówna, mimo że mówiła w patetyczny sposób, ona była jednak aktorką głównie teatralną, po wojnie przyszła największa jej sława. To był już taki typ podawania tekstu, który był niezmienny. Ale w tym filmie akurat sprawdziła się. Nie miała szansy na wykazanie się przed wojną inna aktorka, która grała w tej manierze, Nina Andrycz. Ona oczywiście owocnie występowała w Teatrze Polskim razem z Elżbietą Barszczewską i do końca życia Barszczewska występowała w Teatrze Polskim. Andrycz potem już po przejściu na emeryturę występowała jeszcze na innych scenach. Tym niemniej miała szansę wystąpić w filmie i nakręciła kilka scen w filmie wyreżyserowanym przez Eugeniusza Bodo tuż przed wybuchem wojny. Uwaga, szpieg? Tak? Szpieg, tak, właśnie Uwaga, szpieg. Akcja rozgrywała się właśnie w okresie tego już naprężonego napięcia między Polską a Niemcami na statku pasażerskim płynącym między Helem z Helu do Gdyni lub odwrotnie. No w każdym razie Nina Andrycz grała tam niemieckiego szpiega. No, nakręcono kilka scen, film nie został ukończony i nie ujrzał, rzecz jasna, nigdy światła dziennego. A Nina Andrycz po wojnie zaczęła grać w filmie. No, zresztą nie grała tak wiele, jeśli chodzi o film. Bodajże był to film Jana Rybkowskiego, warszawska premiera, w którym zagrała hrabinę. No, ona bardzo dobrze sprawdzała się właśnie w rolach hrabin. Księżnych, królowych, tak jest, właśnie tak jest, tutaj. Z tą manierą królowa scen przekazywania polskich, tekstu. Można powiedzieć, bo nawet na grobie kazała sobie wyryć taki napis, czy królowa scen polskich, czy warszawskich tutaj. A no proszę. Rzeczywiście jednak tą królową chciała być do końca. No tak. No ale tak. Tutaj, tak jak mówiliśmy, Nina Andrycz jednak tej premiery swojej przedwojennej nie doczekała się, bo film nie został w pełni zrealizowany, a Eugeniusz Bodo, który właściwie można powiedzieć napisało mu scenariusz życie
napisało mu taki scenariusz, że jako rzekomy szpieg trafił do Kotłasu, do ZSRR i zakończył życie tragicznie w wieku 44 lat, więc właściwie nie dano mu też szansy w pełni się chociażby wykazać w jakichś rolach już późniejszych. Tak, no życie tutaj zgubiło go pochodzenie szwajcarskie. Tak. To paradoks taki, gdyż on do końca życia zachował obywatelstwo szwajcarskie. Ze strony ojca był Szwajcarem, ze strony matki był Polakiem. Zachował ten paszport. No i on tak się szczycił. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Ginot. No, on miał takie lekkie, powiedzmy, poczucie wyższości, że jest w połowie tym Szwajcarem i uważał nawet, że no, w czasie wojny on uważał się, powiedzmy, w pewnym stopniu za chronionego. On znalazł się we Lwowie i tam zagarnęła go Armia Czerwona, okupacja sowiecka, no i do wybuchu wojny z Niemcami występował we Lwowie. Zresztą... W takim też zespole T-Jazz, Henryka tak, Warsa. Tak, tak, tak. Śpiewał te piosenki przedwojenne, po rosyjsku i po polsku. On w ogóle znał kilka języków, odnosił sukcesy, no i czuł się całkiem bezpiecznie. I na krótko przed wybuchem wojny sowiecko-niemieckiej, on nawet jeździli zresztą po Imperium Sowieckim z występami. I on też tam właśnie brał udział z tym zespołem T-Jazz, czyli herbatka jazzowa. On się chwalił i niepotrzebnie się chwalił, że on ma paszport szwajcarski, więc on się zabierze stąd wkrótce, zamierza wyjeżdżać do Stanów. Przypuszczam, że ktoś doniósł NKWD, bo po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej zaproponowano mu ewakuację do Moskwy samochodem. On się zgodził, no i w zasadzie inaczej trochę niż w tym serialu Obodo, który był w telewizji, że tam już od razu jak poszli do samochodu, to zaczęli tam go bić. No Rosjanie też mieli pewne wyczucie psychologiczne i po co tam się targać z więźniem, który już wie, co go spotka, jak można tam w pozorowany sposób go przewieźć do Moskwy i dopiero przed Moskwą mu powiedzieć, że jest aresztowany. I rzeczywiście tak się stało. Przed Moskwą mu powiedziano, że jest aresztowany, no i parę razy dostał po głowie, tak, że przekonał się, że nie jedzie tam jako gwiazdor, którego władze radzieckie chcą chronić, tylko jako szpieg. Się okazało, że tu zauważył właśnie ten paszport szwajcarski, bo po pierwsze chciał wyjechać do Ameryki, więc pewnie by ujawnił jakąś tam tą niewygodną prawdę o okupacji radzieckiej ziem polskich. Poza tym Szwajcaria nie utrzymywała stosunków. Znaczy Moskwa zerwała stosunki dyplomatyczne ze Szwajcarią w latach 20. po tym jak banki szwajcarskie odmówiły przekazania władzom bolszewickim złota i pieniędzy carskich zgromadzonych właśnie na szwajcarskich kontach. Także każdy Szwajcar był podejrzany. Potem jak emigracyjny rząd w Londynie Sikorskiego podpisał układ ze Stalinem, z moskiewskim rządem i na mocy tego układu rząd radziecki ogłosił tak zwaną amnestię i układ zaczął... Układ Sikorski-Majski. Tak jest, układ Sikorski-Majski. Zaczęto wypuszczać wtedy z łagrów Polaków zagarniętych w latach 39-40. To Boda nie wypuszczono. Ambasador polski Stanisław Kot w Moskwie interweniował kilkakrotnie, dlaczego Boda nie zwolnili. Zawsze otrzymywał tę samą odpowiedź, no przecież my zwalniamy obywateli polskich. On miał tylko szwajcarskie. On miał obywatelstwo szwajcarskie. I w ten sposób właśnie to obywatelstwo szwajcarskie przyczyniło się do jego śmierci w łagrze. I też skoro już mowa właśnie tutaj o tym układzie i o właśnie sytuacji, warto wspomnieć, że powstała Armia Andersa, która jakby zgromadziła w tych swoich szeregach wybitnych artystów. No i wśród nich znalazł się wspomniany już przez nas Michał Waszyński, który nakręcił film, zresztą niedawno pokazywany kilkakrotnie na rozmaitych festiwalach w wersji odnowionej cyfrowo
Wielka Droga, w głównej roli z chociażby Renatą Bogdańską, czyli znaną też jako Irena Anders, żoną generała Władysława Andersa. No i Jadwigą Andrzejewską. Tak. Tak. Zresztą one obie też pojawiły się w kolejnym filmie Ważyńskiego, już takim bardziej włoskim, czyli Nieznajomy z San Marino. Tak, właśnie te dwa filmy, no to były te ostatnie, można powiedzieć, dzieła Ważyńskiego, który, co trzeba też, myślę, wspomnieć, był później producentem filmowym z między innymi w Bronston Studio, czy właśnie w każdym razie z Bronstonem współpracował i też z Orsonem Wellesem, z różnymi wybitnymi postaciami i odkrył, był odkrywcą, przynajmniej uważany był za odkrywcę, Audrey Hepburn i Sophie Loren, więc tutaj trzeba wspomnieć, że to był właśnie nasz polski reżyser, polski co prawda żydowskiego pochodzenia, bo Moshe Wachs z Kowla, ale jednak nasz polski wybitny reżyser Michał Waszyński. No on nakręcił, ostatnim jego filmem nakręconym we Włoszech, to już był taki typowo kostiumowy, przygodowy film, to było w oryginale Giuliamo Tell, czyli Wilhelm Tell. Tak, on nie pokazywany był nigdy w Polsce, natomiast no, miał niezwykłe szczęście i przed wojną, a po wojnie jeszcze większe. Przed wojną no, był tym celebrytą, zarabiał bardzo dużo, bardzo dobrze się poruszał w środowisku filmowym przedwojennej Warszawy. No i gdyby telewizja istniała wtedy, no to podobnie jak Pola Negri, właśnie wspomniał pan, że byłaby tą celebrytką amerykańską lat 20., on byłby tym celebrytą lat 30. I po tym jak trafił z armią Andersa do Włoch, on już tam został w tych Włoszech, i mimo, że był homoseksualistą, ożenił się z księżną, z włoską księżną. Nie wiem, jak to się stało, że ta księżna... Hrabianka Carancini, Sarancini, tak różne właśnie tak tutaj jest. Nazwiska. No on nie był brzydki, był dość przystojny, ubierał się modnie bardzo i miał dużo wdzięku osobistego. To ona była bardzo dużo starsza od ona niego, była dużo starsza, starsza tak. I wkrótce po tym, no i bogata była, tak. Wkrótce po tym, jak wzięli ten ślub, no nie wiem, jak to się stało, nic oczywiście... Pożegnała się z życiem. Nie sugerujemy, tak, ale zmarła, przepisawszy na niego wszystko, i fortunę, i tytuły, i tak dalej. Także on w ten sposób spełnił swoje marzenie życiowe, które chodziło za nim od dziecka, od właśnie był tym biednym synem kowala żydowskiego z Kowla, żeby zostać księciem. I tytułował się książę Michele Waszyński. Tak zresztą jest. Mieszkał u rodziny Dickmanów, która później, udzielając wypowiedzi do dokumentu Książę i Dybuk, mówiła, zresztą do znakomitego dokumentu nagradzanego też na międzynarodowych festiwalach, mówiła, że jak to on był Żydem, przecież on był katolikiem jak papież. I tak tłumaczyli generalnie, byli bardzo zdziwieni, no bo on umiał tak znakomicie, tak przekonująco zagrać tego księcia Michele Waszyńskiego, że tutaj też można powiedzieć, że ci reżyserzy nawet nasi polscy byli takimi też aktorami, można powiedzieć, w swoim życiu, kreując też swój wizerunek i niejednokrotnie też trochę bawiąc się, można powiedzieć, ze swoimi wielbicielami, czy właśnie wielbicielami filmów, właśnie czy pochodzeniem, czy wizerunkiem, czy... No był kreatorem w życiu osobistym jeszcze lepszym niż w filmowym. Rzeczywiście wykreował siebie. Kiedy zmarł nagle na zawał serca w Hiszpanii w czasie bankietu po wprowadzeniu na ekrany jednego z filmów, którego był producentem wykonawczym, on tak wprowadził tam do środowiska tak potężną legendę o sobie, że rząd hiszpański zamieścił w prasie nekrolog wyrażający współczucie, że na ziemi hiszpańskiej zmarł książę Waszyński, potomek polskich królów. No tak. Także aż do tego stopnia zdołał oczarować wszystkich. No rzeczywiście tam jeszcze z tych gwiazd, co prawda nie był odkrywcą talentu Awy Gardner, ale ona w Bosonogiej Kontesie występowała. Ona chwaliła się też znajomością z nim, bo zachowały się zdjęcia. On też zagrał, można powiedzieć, w tym filmie jakąś epizodyczną rolę, chyba grał w karty i właśnie podziwiał tam urodę Awy Gardner. Więc tutaj rzeczywiście był to człowiek, który no miał wokół siebie, no on lubił w ogóle też, a propos już wracając trochę na polski grunt, no on też odpowiadał za kreowanie tych gwiazd naszych polskich, bo chociażby jedną z jego
co prawda może nie odkryć, bo ona grała już wcześniej, ale jej wizerunek platynowej blondynki, no to właśnie zasługa, myślę, też Waszyńskiego, no bo to on ją tam obsadził w jego ekscelencji, subiekcie, mówię, i nie Benicie oczywiście, która właśnie tutaj słynna blond piękność, właściwie stworzona, można powiedzieć, w ten sposób przez Michała Waszyńskiego. No, karierę w Ameryce, znaczy w Ameryce, on zrobił karierę we Włoszech, na Zachodzie, tym niemniej był współproducentem amerykańskich filmów, bo Amerykanom opłacało się wtedy kręcić swoje wielkie produkcje kostiumowe, historyczne, bardziej we Włoszech niż w Stanach. Okazało się, że wybudowanie dekoracji w Hollywood kosztowałoby ich więcej niż we Włoszech. Ale również Józef Leites, który nakręcił no, najlepsze polskie filmy przedwojenne, takie jak Dziewczęta z Nowolipek czy Granica, po wojnie znalazł się w Stanach Zjednoczonych. No, nie zrobił tak olśniewającej kariery jak Waszyński. Tym niemniej był reżyserem telewizyjnym. Jednego, o ile wiem, odcinka Bonanzy. Jeden nawet, odcinek tak? do Bonanzy nakręcił. Prawdopodobnie no, na zasadzie, że ktoś inny miał nakręcić, ale nie mógł, a on jak gdyby był dyspozycyjny i właśnie zrealizował ten odcinek. Nakręcił również osobny film kinowy, to był western kategorii B, ale mało znany i niewyświetlany również w Polsce. No, kręcił odcinki do seriali, do mniej lub bardziej znanych i popularnych filmów telewizyjnych. No tak, więc można nawet chyba powiedzieć, że trochę łatwiej było chyba nawet reżyserom polskim gdzieś tam się odnaleźć, może na obrzeżach jednak tego amerykańskiego kina, niż aktorom, no bo na przykład z tego co wiem, no to chociażby para filmowa, słynna przedwojenna, Adam Brodzisz i Maria Bogda w latach 60. wyjechali do Ameryki i oni właśnie szukali gdzieś tam drogi zaczepienia do Hollywood, to im zaraz no jednak się zderzyli z tym światem, że jednak oni, którzy nawet w Polsce 20 lat już nie występowali po wojnie, bo byli gdzieś tam zmarginalizowani, no już nie byli w stanie i byli no niestety rozczarowani tym, że jednak w tym filmie nie zaistnieli. No było i niestety dużo takich rozczarowań po wojnie, no bo jednak spora część gwiazd wyemigrowała, spora część gwiazd szukała gdzieś tam drogi, ale skończyło się na jakichś polonijnych scenach z reguły. Ale jeszcze chciałem wrócić, bo tutaj... Ja może uzupełnię tylko, że jeszcze Henryk Wars zrobił tak. karierę Flipper, w Stanach Zjednoczonych. Film, tak, tak. Muzykę do filmu Flipper i serialu. Podpisywał się jako Henry Wars tak. przez V. Tak. Jeszcze tutaj chciałem powiedzieć o tych, którzy w Polsce i zapytać o tych, którzy w Polsce zostali, bo jednak... Chociażby Mieczysław Krawicz, już wspomniany przez pana, był jednym z członków ekipy filmujących Powstanie Warszawskie, co było właściwie jego ostatnim jakimś tam filmowym osiągnięciem, no bo jednak zginął też w powstaniu, raniony odłamkiem bomby we wrześniu 1944 roku, ale jednak w tej ekipie filmowców był. I właśnie jakie były drogi tych reżyserów, bo wiemy już o Waszyńskim. Tutaj wspomniałem, że Mieczysław Krawicz został i te Powstanie Warszawskie filmował. A mieliśmy Aleksandra Forda, który później też jeszcze z powodzeniem się realizował w czasach PRL-u. Jakie były losy tych filmowców? No bo tych aktorów to można mnóstwo w nieskończoność pewnie wymieniać, ale jeśli chodzi o filmowców przynajmniej. No właśnie Aleksander Ford, wspomniany przez pana, no znalazł się w Związku Radzieckim po zajęciu przez niego połowy Polski. No i dobrze mu się współpracowało z Wandą Wasilewską. Był, no poszedł na taką bardzo, bardzo głęboką współpracę z komunistami. Po Polsce wrócił do Polski z Armią Czerwoną i towarzyszącym jej Wojskiem Polskim w stopniu pułkownika. No prawdopodobnie wcześniej był NKWD-stą, no potem stał się pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego. No i przycielono go do filmu. No przed wojną nakręcił kilka rzeczywiście dobrych filmów, jak Legion Ulicy, film Zaginiony, o gazeciarzach, o chłopcach warszawskich roznoszących gazety, krzyczących na ulicach Kurier Warszaw, Kurier Warszaw. No i drugi film Ludzie Wisły, również realistyczny dramat. Był reżyserem zdolnym, wyczulonym na społeczne
problemy. Też warto dodać, że film Legion Ulicy łączył w sobie, jeden to chyba z pierwszych filmów, jeśli nie pierwszy, grę naturszczyków z grą aktorów wykształconych. Tak. I też nawet jak rozmawiałem z kolei z synem jednego z aktorów, Stefana Rogulskiego, który tam jako młodzieniec 14-letni grał, to mówił, że właściwie ten film wyprzedzał nawet założenia neorealizmu włoskiego, czyli właśnie końca lat 40, bo właściwie miał wszystkie prawie elementy tego neorealizmu. Więc tutaj trzeba jednak powiedzieć, że te polskie kino było na poziomie, przynajmniej w niektórych filmach, wyprzedzającym nawet kolegów po fachu z zagranicy. No zresztą, o ile to przedwojenne kino polskie było niedoceniane na Zachodzie i za granicą, bo filmy polskie, owszem, niektóre wyświetlane były w innych krajach, ale nie odnosiły sukcesów, nie zdobywały też jakichś tam nagród na festiwalach międzynarodowych. Jedyną taką, no oprócz tego, że Barbara Radziwiłłówna zdobyła puchar, jako traktowany jako wyróżnienie na festiwalu w Wenecji, to film Młody Las Józefa Leitesa. W Moskwie chyba, tak? Dostał nagrodę w Moskwie. Dostał nagrodę w Moskwie. Z tą Moskwą to była wtedy taka dziwna sprawa. Decydenci moskiewscy chcieli zorganizować w Moskwie festiwal filmowy, który mógłby konkurować z weneckim. Festiwal w Wenecji to był wtedy jedyny taki wielki, prestiżowy. Nie było jeszcze Cannes wtedy, ani Karlowych Warów. Jedyny taki prestiżowy festiwal filmowy na świecie. No i zamarzyło się Stalinowi, czy też ktoś podsunął mu ten pomysł, żeby w Moskwie zrobić taki międzynarodowy festiwal. No ale tam mało krajów zgłosiło swoje filmy, także się skończyło na tym jednym. Potem wznowiono te festiwale moskiewskie od 60 bodajże roku. No i wtedy to już była inna historia. Wtedy kino radzieckie było inne, słynne filmy jak Ballada o żołnierzu, czy Lecą żurawie. No ale wtedy w połowie lat 30. film Młody Las otrzymał nagrodę za grę zespołową właśnie na tymże festiwalu. I co ciekawe, no film, fabuła dotyczyła strajku uczniów polskich w 1905 roku, broniących się przed rusyfikacją, domagających się nauczania w języku polskim. Strajk, który zakończył się zwycięsko, no ale to dlatego, że wtedy powiedzmy ta rewolucja w 1905 roku w Rosji no, zmusiła cara do pewnych ustępstw. I film no, z punktu widzenia powiedzmy tego internacjonalizmu komunistycznego był nawet wygodny, bo tam pokazano, że część rosyjskich gimnazjalistów i żydowskich też poparła tych polskich właśnie strajkujących uczniów, ale no i dlatego być może dostał tę nagrodę, ale go nie zakupiono z kolei do rozpowszechniania w Związku Radzieckim, no bo jednak walka z rusyfikacją, no powiedzmy, no niby to była carska Rosja, no ale jednak Rosja. Więc trochę niewygodny temat. Niewygodne. Natomiast w zasadzie no, film, który jeden z nielicznych filmów polskich, które wyświetlane były przed wojną w Związku Radzieckim i który cieszył się powodzeniem, to był film z Adolfem Dymszą, Antek Policmeister, oparty na wątkach z rewizora, na schemacie tej pomyłkowej właśnie tej przebieranki, tej komedii omyłek, kiedy no powiedzmy jakiś wędrujący cwaniaczek w małym prowincjonalnym miasteczku zostaje przypadkowo przez miejscowych notabli wzięty za jakiegoś ważnego inspektora z wielkiego miasta, który tu przyjechał, żeby zrobić taką tajną właśnie inspekcję. No i film ten zyskał uznanie nawet samego Stalina. Domniemujemy, tak, ponieważ Stalin oglądał wszystkie filmy, które miały wejść na ekrany Związku Radzieckiego. Czyli nawet Stalin się uśmiechnął wyrazić przy zgodę. Tym filmie pewnie. Tak, no pewnie tak, pewnie się uśmiechnął. Stalin, podobnie jak Hitler, lubił oglądać filmy i osobiście je kwalifikować. I no, film ten zyskał sobie właśnie pewien sukces, odniósł pewien sukces w Związku Radzieckim. Jeśli chodzi o nagrody, to w zasadzie no, to było wszystko.
Też myślę, że warto wspomnieć, jeszcze dodać, że 1 września właściwie miał się rozpocząć, a 4 września miała być projekcja filmów festiwalowych, festiwalu w Cannes w 1939 roku. I tutaj warto dodać, że miał tam być pokazany jako premiera światowa, z tego co wiem, film Czarne Diamenty z Iną Benitą. I tutaj no, jest to o tyle ciekawe, no, że właściwie w dniach, kiedy miało być wielkie święto filmu, wybuchła II wojna światowa, tak. I no, żadne państwo nie przyjechało, nic nie mogło się odbyć, wszystko tak. Poodwoływano tak. Właściwie tak. Na ostatnią chwilę, tak. Zwinięto cały festiwal, o ile wiem, dopiero chyba w 1952, czy no, gdzieś po wojnie w każdym razie ten festiwal w Cannes faktycznie ruszył, tak. Ale trzeba tak. Pamiętać, że tutaj był, miał być już polski jakby kandydat, myślę, do jakichś tam nagród, Czarne Diamenty, które później nawet w czasie wojny nie miały swojej premiery, dopiero w 1946 roku film o życiu górników, pokazujący tutaj te sceny w kopalni właśnie no, ze Zbigniewem Sawanem, też aktorem, był dopiero w 1946, a szerzej w ogóle pokazany w 1981. Tak. Tak, i właściwie, no mówię, poza tym 1946 gdzieś tam jakiś kilku chyba małych projekcjach, to właściwie 1981 to był taki moment, kiedy dopiero ten film po 42 latach od sugerowanej premiery, czy planowanej, doczekał się swojej pierwszej projekcji, takiej dla widza szerszego, powiedzmy. No nakręcił go Jerzy Gabrielski, Gabrielski przez Y, który nakręcił wcześniej kilka filmów dokumentalnych i to miał być jego debiut fabularny. No i w zasadzie ostał się to jako jedyny jego fabularny film. Nakręcił go w 1939 roku. Jak wspomniał pan, fabuła rozgrywała się w świecie górników i na zewnątrz, i wewnątrz jednej z kopalń. Oparty był to film w luźnym stopniu na prozie Gustawa Morcinka. Tutaj była taka, powiedzmy, nie afera, ale był pewien problem, ponieważ akurat wtedy, jak na złość, również Józef Leites zainteresował się prozą Gustawa Morcinka i nakręcił film Inżynier Szeruda. I gdy Gabrielski zgłosił się do Morcinka po prawa autorskie, Morcinek mu odmówił. No, Gabrielski nie był znany, natomiast Leites miał już opinię zdolnego i wybitnego reżysera, więc Morcinek wolał współpracować z Leitesem niż z Gabrielskim. Także nie było nazwiska Morcinka w czołówce Czarnych Diamentów. Film powstał no, jako taka, powiedzmy, bardzo luźna eksploatacja czy nawiązanie luźne do wątków górniczych, które pojawiały się w prozie Morcinka, ale oficjalnie nie był adaptacją żadnego z utworów morcinkowych. Rzeczywiście miał pecha, zdążyła odbyć się premiera, pokaz prasowy, film na ekrany już nie wszedł. Podobnie jak inne dzieło, które tym razem skutecznie niestety zostało zaginione. Inżynier Szeruda właśnie też spłonął chyba taśmą. Spłonął, nie ma tego filmu, tak, jest to film uznany za zaginiony. Natomiast myślę o Nadniemnem Wandy Jakubowskiej, która po wojnie zaistniała pięknie filmem Ostatni etap, opartym na przeżyciach wojennych, na pobycie w obozie koncentracyjnym, w niemieckim obozie koncentracyjnym dla kobiet, który to film właśnie zdobył kilka prestiżowych nagród na festiwalach międzynarodowych i poszedł w świat, skutecznie poszedł w świat, torując drogę powojennemu filmowi polskiemu, no, który w przeciwieństwie do filmu przedwojennego, no, podbił ten świat. Nie tylko filmy Wajdy, bo to już później, no ale także Ulica Graniczna Aleksandra Forda, czy Krzyżacy, czy film Andrzeja Munka, czy Jerzego Kawalerowicza, no, czy chociażby Wojciecha Hasa, jego arcydzieło, rękopis znaleziony w Saragoście. Nad Niemnem nakręcono w naturalnych plenerach Grodna i tytułowej rzeki. Film ukończono przed wybuchem wojny, miał pokaz prasowy pod koniec sierpnia. Był to taki pokaz i dla prasy, i dla dziennikarzy, i dla dystrybutorów
kinowych, którzy też przychodzili na te pokazy, żeby wiedzieć, co zakupić do swoich kin. Premierę wyznaczono w kinie Apollo, bodajże to było jedno, lub w Palladium, to były dwa takie najbardziej prestiżowe kina ówczesnej Warszawy, no ale skończyło się na tym pokazie prasowym, ponieważ oczywiście do premiery nie doszło. W kinie Apollo czy Palladium 5 września znajdowali się uchodźcy spoza Warszawy i ludzie pozbawieni dachu nad głową ze zbombardowanych domów. Zresztą samo kino w parę dni później zostało trafione bombą i po prostu zostały po nim tylko gruzy. Negatyw został zabezpieczony przez dwóch ludzi pracujących w wytwórni. Ale oni chyba zginęli, tak? Oni zginęli w powstaniu warszawskim. Wiadomo, że zakopali negatyw w jednej z piwnic którejś z kamienic przy Marszałkowskiej. Nie wiadomo gdzie, w którym miejscu, nie wiadomo jaki numer nosiła ta kamienica przy Marszałkowskiej. Marszałkowska została zrównana z ziemią w czasie powstania warszawskiego. Najprawdopodobniej ten negatyw spoczywa gdzieś pod ziemią. Może kiedyś... Tak, zresztą Wanda Jakubowska chyba nawet w wywiadach podkreślała, że ona bardzo by chciała, żeby ten film gdzieś się znalazł, bo ona wiedziała też i wierzyła w to, że gdzieś tam może udaje się dożyć jeszcze odnalezienia. No niestety już od jakichś 25 lat jest, nie ma jej wśród nas reżyserki Wandy Jakubowskiej. No ale tutaj jeszcze, to już tak, no bo już się zbliżyliśmy do tego tematu wojny i też chciałem jeszcze już tak kończąc powoli, bo tutaj dużo już się dowiedzieliśmy ciekawych też rzeczy. Chciałem się dopytać jeszcze o te filmy, które weszły. Jakby dlaczego weszły właśnie te, albo jakby co kierowało Niemcami, że w czasie okupacji chociażby filmy takie jak Ja tu rządzę, Sportowiec mimo woli, Żołnierz Królowej Madagaskaru, który właściwie zaginął i nie wiemy, co się z nim stało, był pokazywany Testament profesora Wilczura. Właśnie dlaczego te filmy? Czy to wynikało, nie wiem, z tego, kto je wyreżyserował, jakby co chciano osiągnąć, czy chciano może osiągnąć po prostu jakieś, nie wiem, poczucie właśnie ciągłości tego kina? Jakby z czego to wynikało? Ja tu rządzę, jeszcze tak, był film, tak. Przez później film Jana Fetkę, przez Łzy do szczęścia. Tak. Zresztą tak. Jeden z nielicznych filmów, w których były dzieci w dosyć tak dużej roli. No i taki fajny pies tam się pojawiał, taki bernardynowaty. Tak, i tam Franciszek Brodniewicz był tym nauczycielem, dzieci się garnęły, tam nawet jedna z aktorek, chyba z akurat z tego filmu jedna, Maria Broniewska żyje cały czas. Zresztą wystąpiła tam jako Marysia Zarembińska, bo to było panieńskie nazwisko jej mamy. Więc tutaj rzeczywiście jest też ciekawe, że jakby taka ostatnia, można powiedzieć, żyjąca z tych takich bardziej znanych później aktorek. Dyrektywą Hitlera i Goebbelsa na okupowanych ziemiach polskich było to, że Polacy nie mogą mieć własnego kina, nie wolno im kręcić własnych filmów, wolno im pokazywać tylko mało wartościowe niemieckie filmy lub takie, które pokazują wielkość niemieckiej Rzeszy, po to, żeby zapomnieli o swojej państwowości, którą utracili, a najlepiej, żeby zapomnieli, że są narodem, bo są po to, istnieją po to, żeby służyć Niemcom. W praktyce jednak władze generalnego gubernatorstwa, na czele których stał Hans Frank, nie przestrzegali tego, wyświetlając w zasadzie większość filmów, które były wyświetlane w Rzeszy, w Niemczech, wchodziła na polskie ekrany. A z wyjątkiem powiedzmy jakichś naprawdę wybitnych dzieł, to Paracelsus lub Komedianci, to były dwa filmy nakręcone przez Pabsta, Georga Wilhelma Pabsta, który zdecydował się, to niewyjaśniona jest jednak sprawa, w czasie wojny wrócić do Niemiec i tam nakręcił te dwa filmy. Natomiast większość filmów, które szły w Rzeszy, była pokazywana w polskich kinach, w kinach dla Polaków, a nawet więcej, na przykład powstał w czasie II wojny w Niemczech Titanic, to była pierwsza wersja filmu
fabuły związanej z Titanikiem, potem tak wielokrotnie eksploatowana przez kino. I pierwszy film powstał właśnie w Niemczech. Miał on charakter antyangielski, więc był to taki film propagandowy, tym niemniej fabularny, fabularny w pełni, fabularny film z dobrymi scenami paniki na pokładzie statku przed zatonięciem, a ta wymowa antyangielska to polega na tym, że kapitan był Anglikiem i nakłonił go właściciel White Star, czyli tej firmy, która stoczniowej, która wyprodukowała statek, nakłonił go do pobicia rekordu zdobycia srebrnej wstęgi Atlantyku, czyli żeby płynął z maksymalną prędkością, co okazało się zgubne właśnie dla statku, bo gdyby płynął trochę wolniej, bez większego trudu zdążyłby ominąć tę górę lodową. I ten trend antyangielski również związany był oczywiście z niemieckim nacjonalizmem, bo wstawiono fikcyjną postać zastępcy kapitana, który był Niemcem i który od początku jakoby zdawał sobie sprawę, do czego to doprowadzi, ale kapitan go nie słuchał. Kapitan utopił się razem, bo nie zszedł z mostka, utopił się razem ze statkiem. Natomiast tenże porucznik Niemiec uratował tego właściciela firmy White Star i postawił go przed sądem angielskim, ale sąd angielski go uniewinnił, wychodząc z założenia, że odpowiedzialność ponosił kapitan, a kapitan już nie żyje, więc nie ma kogo sądzić. I ten film kończy się taką planszą z napisem, że ofiary oczekują wciąż pomsty. To był taki bardzo mocny akcent antyangielski. Natomiast filmu tego, co ciekawe, nie pokazywano w kinach niemieckich, dlatego że Goebbels obawiał się, że sceny paniki na tonącym statku będą przypominać sceny paniki w bombardowanych przez aliantów niemieckich miastach. I dlatego w ten sposób ludność generalnego gubernatorstwa, podobnie jak innych okupowanych krajów, załapała się, że mogła obejrzeć niezły film, a nie mogli go obejrzeć sami Niemcy. No to paradoks taki właśnie. Natomiast wracając do pytania, tak, pozwolono dokończyć kilka filmów. Tutaj nie bez kozery była interwencja Jana Fetkego. Jan Fetke był reżyserem. On się mocno zaangażował też w te działania gdzieś tam. Tak, on zaangażował się późno jako reżyser. On wcześniej pracował w niemieckim filmie jako scenarzysta. Miał chyba też niemieckie dokumenty przez... Miał niemieckie dokumenty, on się urodził na terenie zaboru pruskiego. Na Śląsku. Na Opolszczyźnie, tak. Z matki Polki, ojca Niemca, więc w zależności od tego, jak było mu wygodniej, podawał się albo za Polaka, albo za Niemca. Po wojnie dostał polskie obywatelstwo. Zresztą wyjechał potem do Berlina Zachodniego i tam zmarł jako Niemiec. Zresztą też był wybitnym esperantystą, tak na marginesie. Esperantystą, pisał książki, pisał powieści i opowiadania w języku esperanto, no była to postać na pewno nietuzinkowa i nakręcił przed wojną parę filmów, które nie zdążyły wejść na ekrany, między innymi Przez łzy do szczęścia. I na początku okupacji, kiedy sytuacja była jeszcze nieustabilizowana, była szansa, że jednak ta kinematografia polska będzie mogła działać dalej w szczątkowym jakimś tam zakresie, ale będzie mogła działać na terenie niemieckiej okupacji. Fetke starał się u władz właśnie o to, żeby on mógł współpracować i nawet były rozważane takie zamiary, że on miałby stanąć na czele, miałby być tym kierownikiem tego polskiego życia filmowego pod okupacją. Chyba problemem też była kwestia tego, że aktorzy nie chcieli po prostu grać, no bo to była forma współpracy wtedy. No była to forma współpracy. Jednak już takiej dosyć ostentacyjnej, można być pokazywanie się na ekranie. Tak. No były teatry polskie, w których niektórzy grali, a niektórzy nie. Teatrzyki. Tak zwane teatry jawne pod... Tak.
koncesjonowane przez okupanta. Tak jest, tak jest. No jakby nie patrzeć, jednak ten polski film nie został odrestaurowany, natomiast Niemcy pozwolili dokończyć kilka filmów, do których zdjęcia nie zostały ukończone właśnie przed wojną i właśnie przez Łzy do Szczęścia to był film, do którego zdjęcia kręcono już w czasie okupacji. Resztę zdjęć, tam widać, że Franciszek Brodniewicz ma taką minę przez cały czas, taką bardzo nieszczęśliwą. Być może to była jakaś aluzja do tego, że gra w filmie okupacyjnym. Większość filmów została ukończona w sensie nakręcenia zdjęć, ale nie została z kolei udźwiękowiona, więc również pozwolili Niemcy na udźwiękowienie. Sportowiec Mimowoli z Adolfem Dymszą. Tam były chyba przemontowania też, tak, pewne, żeby tutaj przemontowania była, wyciąć parę scen takich niewygodnych dla okupantów. Tak, 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 ponieważ były tam w pociągu, był, nie wiem, czy godło polskie było tam, czy portret Piłsudskiego gdzieś tam był w tle i trzeba było, i Niemcy postanowili to usunąć właśnie. No tym niemniej kilka przedwojennych polskich filmów weszło na ekrany, o czym Gadzinowy, Nowy Kurier Warszawski pisał w recenzji z każdego z tych filmów, pisał, że starał się stworzyć iluzję taką, że istnieje polskie życie filmowe zupełnie jakby... Tym bardziej, że mówiono, że to było życie powojenne, bo uważano, że tak, że dla Polaków wojna się skończyła, tak, wraz z wrześniem 1939 roku. Tutaj, no rzeczywiście ta prasa Gadzinowa też była takim środkiem promującym, środkiem... No to już też jest trochę na osobne, myślę, spotkanie, już dokładna rola prasy Gadzinowa, ale też ona, trzeba pamiętać, że wspierała tych aktorów, promowała ich jeszcze wtedy, zamieszczała recenzje, więc i to było tą formą właśnie podtrzymywania tego życia, więc rzeczywiście tutaj te niektóre filmy mogli oglądać. No my nawet nie możemy teraz, no bo chociażby Testament profesora Wilczura czy Żołnierz Królowej Madagaskaru, tak, w tych wersjach wtedy zaginęły. No tak, Testament profesora Wilczura, czyli trzecia część tryptyku do Łęgi Mostowicza. Nawet miał tam wystąpić chyba, z tego co słyszałem. On wystąpił, tak, on tam wystąpił. Się pojawia, on napisał specjalnie dla siebie rolę pisarza. I on tam się pojawia jako pisarz i szkoda, że zaginął ten film, bo gdy wszedł na ekrany w 1943 roku, to Łęga Mostowicz już nie żył, bo zginął we wrześniu 1939 roku na pograniczu z Rumunią. W Kutach, zabity przez żołnierza sowieckiego. Jechał ciężarówką z chlebem dla mieszkańców i trafił na taki tank rosyjski, czyli taki mały jakby czołg, i ten czołg go strzelał z karabinu maszynowego. On zginął od razu, trafiony serią. Ten chleb, ciężarówka się przewróciła, chleb się rozsypał. No w każdym razie jest to jedna z wersji jego śmierci. Z tych wersji, z tego co wiem, bo jest książka, właśnie niedawno się ukazała biografia, i biograf chyba ze 20 wersji tej śmierci przytoczył, bo każdy widział co innego, każdy gdzieś tam wzbogacił. Nawet ta data nie jest pewna, czy 20, czy 17, czy 18. Tak jest. No jest zdjęcie w trumnie, bo tam chyba było pokazane, w jest której zdjęcie jest książek, w trumnie, więc jakby jest dowodem, że zginął. No ale pytanie właśnie, w jakich okolicznościach. Jeszcze tak już kończąc tutaj, bo wiadomo, można długo bardzo o kinie rozmawiać, bo jest tematem, jak widać, fascynującym. Też i ze strony filmowców, reżyserów, i ze strony aktorów. Ale chciałem jeszcze zapytać tak pana na koniec, jaki jest pana ulubiony reżyser, jaki jest pana ulubiony film? Czy pan jakby badając tutaj miał takie swoje number one, powiedzmy po angielsku? Ulubionym moim filmem przedwojennym, który uważam za najlepszy, to są Strachy Eugeniusza. Zresztą z Hanką Karwowską. Tak, i z Eugeniuszem Bodo. To rzeczywiście był film taki wyrafinowany, wysmakowany, z ciekawymi trikami zdjęciowymi. Duchy się tam pojawiały też jakieś. Pojawiały się widma takie śniące się tej głównej bohaterce, oparty na bardzo realistycznej książce Marii Uknieskiej, która podobnie jak bohaterka, właściwie to bohater, ona opisała swoje przeżycie jako podrzędnej aktorki, kabaretowej tancerki w prowincjonalnym mieście. Właściwie to nie powieść, a taki reportaż bardziej, bo to było oparte w większości na jej przeżyciach. I udało się reżyserowi bardzo dobrze oddać tą realistyczną atmosferę, tą atmosferę beznadziejności, wegetacji tych girls
właśnie z tego miasteczka. Tych tancerek towarzyszących, wymachujących, tak brzydko mówiąc, nogami za plecami głównych bohaterów. One miały w ogóle, całe były 12-osobowe mniej więcej zazwyczaj, takie drużyny powiedzmy, czy grupy dziewcząt, tak, które po prostu rytmicznie poruszały nogami w rytm tych wszystkich rewiowych piosenek, szlagierów. I... No Józef Węgrzyn jako ten magik właśnie, któremu nic nie wyskakuje z kapelusza, jako ten przegrany tancerz, który widząc jak iluzjonista dokonuje różnych sztuczek, myśli, że to wystarczy zaklęcie jakieś zrobić i jemu też z kapelusza coś wyskoczy, i przeżywający bardzo głęboki dramat. To była chyba najlepsza rola Józefa Węgrzyna w przedwojennym kinie. No lubię z Nachora również tą wersję przedwojenną Waszyńskiego, bo przy całej swojej nieporadności, pośpiechu i kiczowatości Waszyński tutaj dokonał rzeczy niezwykłej. Widać na ekranie, że to atelier jest ciasne strasznie. Widać, że przesuwają tam dekoracje tylko trochę do innej sceny, a to plan jest ten sam, jak ten Znachor błąka się tam niby gdzieś po jakichś bezdrożach, podchodzi do jakiejś chaty, tutaj są drzewa, po chwili podchodzi do jakiejś chaty. Widać, że to wszystko jest ta sama dekoracja i mając tak ciasne atelier, dokonać takiej wyrazistej sztuki, to rzeczywiście arcydzieło w pewnym sensie. No i rzeczywiście Junosz Stępowski jako ten Znachor zagrał znakomicie i wiarygodnie. No to był jeden chyba z najlepszych, jeśli nie najlepszy aktor, jeśli chodzi o role dramatyczne, bo również bardzo lubię dwie komedie. Jadzie z Jadwigą Smosarską i Zapomnianą melodię z Grosówną i z Aleksandrem Żabczyńskim. No to rzeczywiście urocze filmy z fajnymi piosenkami, które dzisiaj są pokazywane też czasem i widać, że specjalnie się nie zestarzały. Tutaj dziękuję bardzo za tutaj rozmowę. I jeszcze chciałem zapytać, czy może Państwo mają jakieś pytania do gościa, żeby zapytać? No bardzo dużą wiedzę panowie tutaj zaprezentowali. Mam takie krótkie, żeby nie przedłużać. Jadwiga Smosarska wyjechała do Stanów, prawda? I ona wróciła do Polski gdzieś w końcu lat 60. Smosarska? Tak. I ona zmarła, nie pamiętam w którym roku właśnie. W 71. Nie występowała już wtedy. Ona nie, z tego co nie występowała, mówię. Próbowała zrobić karierę w Ameryce, ale jej to nie wyszło. Ze względów, o których pan wspominał. Jakieś tam chyba ogniska polskie, coś tak, tam występowała w teatrach polonijnych i na akademiach okazjonalnych z okazji świąt patriotycznych. Zdecydowała się na rok przed śmiercią w 1970 roku wrócić do Warszawy i zamieszkała na rogu, był taki powiedzmy pięciopiętrowa kamienica, do dzisiaj jest widoczna, taki półokrągły narożnik na rogu Madalińskiego i Puławskiej. I mieszkała tam chyba na ostatnim piętrze razem z mężem. No i po roku zmarła w 71 roku i pochowana jest na Powązkach. Jeszcze dodam może od siebie, że Jadwiga Smosarska też, ona stała się jednak, może nie tyle stała się osobowością polonijną, ale otrzymywała kontakt właśnie chociażby z nowojorskim, tym środowiskiem polonijnym, bo przyjaźniła się z Janem Lechoniem. Wiem, że tam korespondencję wymieniali jeszcze po wojnie właśnie w Ameryce. Później z kolei ona jeszcze przyjechała do Polski chyba w 58 po raz pierwszy. I mimo to, że jakby PRL niechętnie się do tego przedwojennego środowiska, szczególnie których wyemigrowali, odnosił, to podobno tłumy tam witały ją na lotnisku. Tak. Rzeczywiście to było wielkie wydarzenie. Przyjeżdżała i kilka razy było w Polsce, nawet zachowało się jakieś zdjęcie na okręciu. Z Świglińską w Nałęczowie, wspólne. A drugie, takie krótkie pytanie dotyczy Inny Benity. Ona, tam był jakiś tam incydent, że ona miała wyrok śmierci chyba od Armii Krajowej. Nie wiem, o co tutaj chodziło. Tam to tutaj pan Marek jest specjalistą większym od Benity, ponieważ napisał o niej książkę, tak, która ukazała się w zeszłym Benity, roku. Aktorzy kontra kolaboranci. Zresztą w ogóle z Inną Benitą była cała historia, że uważana była przez wiele lat za ofiarę Powstania Warszawskiego.
Przy czym 3 lata temu, czy 4 właściwie, no bo tutaj dłuższy czas ten kontakt trwał, ja nawiązałem kontakt z rodziną Iny Benity w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że przeżyła wojnę, była w Ameryce, wcześniej była jeszcze w Maroku, a propos tych scenariuszy, które pisze życie. Była w Maroku, była we Francji, była w Niemczech, no różne, miała skomplikowane koleje życia, nie powiedziała nawet najbliższej rodzinie, że była aktorką, oni dopiero po latach się dowiedzieli. Więc tutaj rzeczywiście to jest niezwykła historia, a Ina Benita do dzisiaj jest taki trochę nimb tajemnicy, bo rzeczywiście miała kontakty z Niemcami, rzeczywiście miała tam nawet, można powiedzieć, pewne przyjaźnie czy jakieś relacje, ale z jednej strony jeden z właśnie z wpływowych Niemców pomógł jej uwalniać więźniów z Pawiaka, co też jest takim ciekawym właśnie, że ona używała tego swojego seksapilu, z którego była znana przed wojną, do właśnie takich działań, że gdzieś tam nakłaniała Niemców do jakichś tam działań na rzecz Polaków. Więc ta jej gra właśnie doprowadziła do tego, że ona była rzeczywiście ofiarą różnych pomówień, plotek. Tutaj też właśnie spotkałem się z tą opinią, że mógł być ten wyrok, ale nie ma dokumentu, nie ma dowodu na to, że ten wyrok faktycznie zapadł. Są jakieś tylko doniesienia, plotki, a też wiadomo, że na przykład reżyser Roman Niewiarowicz, który współpracował z ZWZK i to jest potwierdzone, twierdził, że ona była jego informatorką i pomagała mu chociażby w zebraniu informacji o jego synie, który został, wiadomo, za współpracę zabity przez Polaków, za współpracę z Niemcami. Więc tutaj ta jej rola, myślę, że no nie można mówić, że ona była tak negatywna, wręcz przeciwnie właśnie. Myślę, że to była taka gra prowadzona przez... Ja tylko zapytałem się, bo taka... Tak, to właśnie tutaj chciałem opinię... po prostu powiedzieć, że rzeczywiście są różne doniesienia, są różne plotki, też trzeba zawsze gdzieś tam pewne informacje czy weryfikować, czy zestawiać. A to ja nie wiedziałem, że ona przeżyła wojnę, bo panowała, słyszałem wiarygodne informacje, że ona zginęła gdzieś w kanałach Powstania Warszawskiego. Tak mówiono, tak rzeczywiście była pani, która twierdziła, że na ten moment widziała, ale ja dotarłem do 3 czy 4 świadectw ludzi, którzy ją po tym przejściu kanałami widzieli. No i bazując na tym udało mi się dotrzeć właśnie później do jej losów, do jej rodziny w Ameryce. Są zdjęcia, są jakby nie ma żadnych jakby... Nie ma żadnego czegokolwiek, co mogłoby zaprzeczać temu, no bo są zdjęcia, na których widać, że to ona. Widać powojenne zdjęcia, że teraz dokument niedługo, myślę, że będzie pokazany też w telewizji, a był już pokazany już wcześniej Ina Benita 2 życia, film Jacka Papisa dokumentalny, którym zresztą ja tam się wypowiadam. Właśnie pokazuje też jej synów, właśnie jej rodzinek i pokazuje tą jej drogę, którą przeszła po wojnie. Więc tutaj mogę powiedzieć z stuprocentową właściwie pewnością, że przeżyła i była w Ameryce, udało jej się ocalić. A w którym roku zmarła ostatnio? W 84, 40 lat po tej swojej rzekomej, jak się okazuje, śmierci. To dziękuję, tego właśnie nie wiedziałem, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze może zapytam w zasadzie pana, bo jeśli chodzi o Inę Benitę, pan jest tutaj lepszym specjalistą. Czy to nie było tak, że ona po wojnie przeszła jakieś takie katarzis, że dokonała się w niej jakby amnezja, wyparcie całej tej przeszłości, tej okropnej, strasznej przeszłości, bo zdaje się, że z pańskich ustaleń wynika, że ona w ogóle nie wracała do swoich wcześniejszych lat, nie mówiąc o karierze aktorskiej, ale w ogóle do młodości, do dzieciństwa. Zupełnie jakby zaczęła całkowicie nowe życie od podstaw. Tak, ona zupełnie w ogóle, to było tak, że ona była uważana po prostu, że no była, jakby to co mówią synowie i wnukowie Iny, czy wnuczęta, że po prostu mama, babcia była z Ukrainy, z terytorium dzisiejszej Ukrainy, bo pochodziła z Kijowa, przybyła do Polski po rewolucji bolszewickiej, przybyła, jest tutaj nagle taka jakby biała plama, jest wojna, bo wiedzą, że synek się rodzi na Pawiaku, ale nie wiedzą, co robiła, nic nie mówiła, nie chciała mówić. Wiedzą, że po wojnie gdzieś tam w barach występowała. Oni myśleli, że cała jej kariera artystyczna to były te występy w barach i jakichś lokalach we Francji, a nie wiedzieli nic o tym, że ona była faktycznie aktorką wybitną w Polsce. Myślę, że tak, że to była taka forma wyparcia, nierozdrapywania, niedopytywania, bo jeśli grę wchodzi działalność szpiegowska, czy jakaś taka, no może nie tyle szpiegowska, tylko właśnie wywiadowcza bardziej, no to ona nie chciała, żeby po prostu kolejne pytanie rodziło kolejne pytanie, a też, jak powiedziałem, ona nawiązywała jednak kontakty z Niemcami, co prawda, no można powiedzieć, cel uświęca środki na jakieś usprawiedliwienie, ale nie chciała też mówić, bo była też żoną, matką, o tym, że nie wiem, spotykała się z Niemcami, miała jakieś kontakty. Wolała jednak wszystko pominąć, niż powiedzieć coś, co rodziłoby potem setki innych pytań.
Może tak to wyjaśnię po prostu. Nie wiem, czy są jeszcze tutaj ze strony Państwa pytania? Tutaj jeszcze chciałem zaprosić na zakończenie, bo cały czas się tutaj odbywa wystawa Kino i Teatr pod Okupacją, na której można zobaczyć właśnie życiorysy, sylwetki osób, o których rozmawialiśmy, też innych osób, bo wiadomo, ten świat kina był bardzo duży i szeroki, jeśli chodzi i o artystów, i o ich pochodzenie, i o filmowców. No i tutaj zapraszam serdecznie na tę wystawę Kino i Teatr pod Okupacją. Ona tutaj jest dostępna już teraz, a za miesiąc kolejne spotkanie z cyklu Warszawa, jakiej nie znacie. A ja dziękuję dzisiaj naszemu gościowi, panu Piotrowi Kitrasiewiczowi, autorowi książki Filmowcy przedwojennej Warszawy. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu. Również dziękuję bardzo.